Witam serdecznie oglądające osoby. Godzina 15, krótka relacja, co tam u mnie. Gołębie zaczęły się troszkę nieść, ale nie za ostro. Ale spędzimy je. O 14 było karmienie. Berlinka ma 2 jajka. Kroszkodany 2 dni nie latały. I co jest? Słomy im wczoraj dałem. Kurom zabrałem jajka. Pocztowe już nam wchodziły. Tam jest jeszcze jedno jajeczko. Tu chyba 2-3 pary mają jajka tylko. Ale to dobrze, dzisiaj było minus 5. Zobaczymy jak polecą. Co jest? No! Robaczki! Pogoda jest w ogóle piękna, nie? Piękna pogoda. Dobra, jak poleciały, pokażemy wam pocztowe. Młody, rosną. Nie będą chyba dobrze latały. Ale zobaczymy, niech sobie latają. Kroszkodany jadą jajka. Mam do jarka jechać po jajka, ale nie wiem, czy pojadę po te jajka. Po moich. Zobaczcie. Też były karmione, został jęczmień. Teraz odwrotnie daje, jęczmienia daje mniej. Wody nie mają. Samice młode jeszcze nie niosą jajek. O, tu już widzę, się sparzyła. Sparzyła się samiczka z tym samczykiem. Ta siwa. Bo tutaj była taka ciemna białolotka, podobna do ciemnego. O, ta samiczka, ten samczyk był wolny. Jaszczą zabrał ją, nie puszczam pocztowych. Ogólnie wypuszczam pocztowe, uczę je tędy. Zobaczcie, tutaj się sparzyły już czaposze, żółty z czarnym, czyli żółta z czarnym. No to dobrze. Żółta już się sparzyła z czarnym. Białogłówki też się sparzyły. Jasne, od Bolka jeszcze nie wiem. Chyba czapoś się sparzy z drumunku. Tu mam wolną czarną samicę. No tak się sparzyły. Niech się same parzą, zobaczymy. Na rynek nie wiadomo, czy jadę. Miałem jechać na nowy dwór. Wszystko w praniu się okaże. Może dzisiaj 2 filmy będą. Zobaczymy. Ale krótkie. Słomy jest dużo, przyniosłem. Kolega mi przywiózł jeszcze. Otwarte, otwarte. O, coś tam świrują. Od Natalii z Ostródy. Pogoniłem, to jeszcze jajka nie złożyła, ale ona nie chce latać. Zobaczcie, chodzą. Tam gdzieś latają. Marzę telefon. I parę dni trzymane. To są właśnie Budapeszty. O, to jasna siadła. Sparzyła się w końcu z tym białym. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. To Łomżyńska jest. Chodź. Dzisiaj nie mam pocztowych pod tym. O, tam dają. Przybliżymy. Tam gdzieś dają. Piękna pogoda. Zobaczcie, tam gdzieś dają. Na przybliżeniu. Dobrze, z przybliżenia. Jakiś pocztowy obcy. A gdzie te 3? Tutaj walczą. Coś tam. Telefon coś marzy. Nie może złapać ich. Złapał, ale się zbliżyły już. Tutaj dałem słomę kurom. Tu się widzę, para pocztowych sparzyła, ale one wyskakują. 15 były zgonione. Tym otworzyłem, słomy też dałem. Słomy też dałem. Są 3 pary. A widzę, że już noszą na gniazda. A miałem im jeść przynieść. Złożą jajka, to złożę. Tu dałem kurom. Nie ma jajka. Nie ma jedno, bo jajko zabrałem. Tu też dałem słomy. Kolega mi przywiózł słomę.
Ciekawe, posiadają po wodzie. Jedna dopiero wskoczyła. Paw ładnie rozkłada ogon, bo jest ciepło. Samice gania. Też tam dałem słomy. O, coś się rozwaliły. No, coś się rozwaliły. Chyba jaszczębia nie będzie, nie? Zobaczymy, jak ciemne polecą. Te dzisiaj mi by wyleciały. Tu się drzwi odsunęły. Pokażę wam młodziaki, jakie ładne są. Brzydkie. Wchodzę, a tu gołębie na daszkach siedzą. Mówię, co tu jest zgrane? Muszę rączkę przykręcić. Tu miałem obrączki poukładane. 20 obrączek, zostało tylko 6. Gdzieś pospadały. Bo tu wariowały pewnie. Będę później szukał. Mam jeszcze 2 do zaobrączkowania. Pokażę wam młodziaki. Tu mam jajka. Wolierniej mi otwieram. Karma idzie teraz gruba. Zobaczcie. Mam czerwonego jednego. O, nakarmione. Takie już są. Numery mam obrączek 30 01, czterocyfrowe. Ten jest 04. Dobrze, bo chciałem takie obrączki. No gdzie ty uciekasz, już widzicie? Skrzania. Czerwonego mamy jednego. Nie chcę tam siedzą, tu jest jeden. Tu jest jeden. Tu jest jeden. Tutaj są na wychluciu. To to jest za samica właśnie, muszę zobaczyć. Chodź tu. Czy to jest samiec? A, to ta się z tym sparzyła. To już wiem, która jest wolna. Tu jest wolny samiec. Który jest wolny samiec. Sparzę go z zieloną skórką. Widzicie, wychodzą sobie tam. Ten jest wolny samiec. Czekajcie, złapię i zamknę. Muszę sam co znaleźć. Zioł. No widzicie, drzwi się otworzyły. Zjeżdżaj. Zjeżdżaj. Drzwi mi się otworzyły. Muszę to zrobić, coś zamkniętego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, są wszystkie. Są wszystkie. A muszę później zobaczyć, które jak się poparzyły. Bo tu nie wiem, jak teraz się one poparzyły. Czy one tu są w parach, czy nie? Trzeba pozamykać. Dobra, idziemy zobaczyć. Przychodzą gołębki. Tu muszę moc pozamykać. Tu na razie nic nie robię. Nie mam. Chyba poschodziły. Zjeżdżaj. Chyba poschodziły. Do ile one latały? Pauzę dałem. 10 minut niecałe. Ale co im się dziwić. A nie, są 3 bardzo wysoko. Może nie zeszły. Ale jak rumunka jest nisko. Nie, zeszły, bo już widzę czaposza. Zeszły, zeszły. Tak, siedzą. No to co, widzieliście, jak polatały. Nie polatały długo. Takie mam głębie do ganiania. Jaszczą był, patrzcie, widzieliście? Pieprzony już. Chodź, 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 chodź. O, Natali z tego by złapał. Natali z Ostródy.
Sania była, złapał twojego. Uderzył, dobrze, wychyliłem się. Widzieliście, był jaszczą. Kurwa, syn jebany. Chciałem tu pokazać, a tu... Czekał. Czekał. Skubany. Czaposza nie ma siwego. Jest u góry. Rumunki nie ma. Jasne są dwa, one są w parze już. Samiec jest biały, ona łomżyńska. Berliny są dwa. Miedzianych jest trzy. I takie słabsze są trochę tu miedziane, że... Ale jaśniutkie. Nie, mam ich dużo. Dobra, niech tamte schodzą. Tamte nie zajedą, widzę. Będzie ta rumunka teraz żółta. Jest tu. Tu jest rumunka, a tam są bardzo wysoko dwa. Patrzcie. A i czaposz jest. Gdzie one? O tu. No widzicie, tam tak wysoko dwie sztuki białe. Momentami nie widać ich. Tak to nie da rady. Dobra. Poleciał krzaki. Chodź. O, talii jest z ostrudy. Już by go ciapnął. Żółta leci. I zobaczcie, ciepło, elegancko. To ten sam jest cały czas. Dobra, puszczamy za chwilę. Widzę czaposza. Puszczamy zaraz tygryski te. Nie masz tam jaszczą czy nie jaszczą. Wodę muszę im nalać. Pokażemy jeszcze pocztowe na chwilkę. Co jest, dzieciaczki? Gołają się na jajka. Parę mam sztuk zapisanych, parę nie. Zobaczymy. Wody nie ma, to mogę im przynieść wodę. Nie, nie mają. Tu wleję tak samo. Akurat posiadają. Sam Budapeszt tu jest. Ale taki przyjemny, powiem wam. Ten jest bardzo mocny samiec. Nie, to nie ten na fioletowy był taki mocny. O, to on jest w powietrzu. Nie ma go jeszcze. Myślałem. O. Tu jest skutno od kolegi ten. Prawda, tu jest piękna para. I moja najlepsza para. Takie ganiamy. Przybliżył. Ktoś tam prosił, żeby pomału nagrać. Dobra, nie ma co tu gdybałać. Uciekamy. Zaraz dogramy na drugi kanał. Zaraz pędzimy. Tygrysy. Jaszczą zaraz będzie. Jak to zawsze. Ale ja tam. Weszła ta Budapeszka. Ale... Co godzinę już. O, są trzy teraz. Czaposz. A rumunka wskoczyła. Nie wiem. Nie wiem, czy skoczył, czy go już jaszczą zjadł. Idę po wodę. Dobra, panowie, pozdrawiam. Zapraszam na drugi film. Na drugim kanale. Nie ma nic. Może już jaszczą, bo ona ciężko wchodziła. O, Natalii z Ostródy ona jest. Tych w ogóle nie wypuszczam na woliernie, żeby się w głowach nie przewracało do domu. Żeby nie chciały lecieć. Chcą wychodzić. No ale co zrobił? Zobaczymy, gdzie jutro jedziemy. Jutro nie, pojutrze.
Dobra, pozdrawiamy, do zobaczenia na kolejnych filmach.